Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Zanki Zero Last Beginning. Moi drodzy, ruszamy na nowe ruiny. Do nowych ruin. Chciałem trochę dokładnie to powiedział. Pozbierajmy sobie te rzeczy. To butelki wody by po prostu były, wow. Świetnie, słuchajcie, chyba jesteśmy bardzo ładnie przystosowani. Brakuje nam lepszych broni, więc trzeba jak najszybciej się zainwestować sobie w warsztat. Ażeby zbudować warsztat. Chwila, co się robiło? Base Warehouse, ok, base expansion Workshop. Trzeba 3 driftwoody i właściwie moglibyśmy już to zbudować. Ja nie wiem, czy się na to nie skusić. Też samo na bedroomy. Jeden plus survival, 2 or more, ok. Ok, super. Dobra, słuchajcie. Czy możemy sobie pozwolić na taką, na taki manewr? Możemy. Trochę to jest kosztowne, ale możemy. Bo teraz będziemy mieli broń tylko na tych trzech konkretnych postaciach naszych. Czterech, przepraszam. Ale, no, magazyn jest bardzo potrzebny nam. Przepraszam, nie magazyn, tylko workshop jest nam bardzo potrzebny, żebyśmy mogli sobie w jakiś sposób starać się budować nowe ulepszenia. Nie. Dziękuję, naprawdę. Dzięki. Nie. Jestem maszyny, proszę. Taki rekord. Dobra, może wyjść? Ej, super, udało się. Workshop. Uwaga. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało po przebudowie. Complete. Okej, okay, myślałem, że ci dasz, czy będzie, czy coś, a to stolik postawili. No dobra. Zerknijmy od razu, jak to wygląda. Czemu mam takie powiadomienie dziwne? Zbudowało? Tak. Workshop. Workshop może być używany do wytwarzania przedmiotów i ulepszania ekwipunku. Wysokiej jakości ekwipunek może być zrobiony, kiedy dowiesz się, jak wytworzyć przedmiot lub przez uczenie się umiejętności, które pozwala na wytwarzanie przedmiotów oraz ulepszanie ekwipunku. Będziesz potrzebował wymaganych materiałów, żeby to zrobić, ale ulepszony ekwipunek da ci przewagę, kiedy będziesz eksplorował ruiny. Ok. O, możemy nawet coś porobić. Okej, tu mamy za słaby crafting level. Tutaj z kolei mamy idealne. I moglibyśmy zrobić sobie 3 takie miecze. A, bo włócznie. Tu na włócznie z kolei nie mamy craftingu dobrego. Ja myślę, że możemy zrobić sobie z 2 miecze na start. Okej, dalej. Możemy zrobić sobie czapki z cardboarda albo bandany. Bo tutaj na przykład nam brakuje liny, żeby zrobić sobie. Nie wiem, co to jest właściwie. Cardboard string guard, kit apron, cardboard apron. Nie wiem, czy to jest. Nie jestem pewien, co to jest dokładnie. Greta. Bo możemy sobie jakieś lepsze buciki zrobić. A, nie możemy, okej. Możemy zrobić te dwie rzeczy. Zaraz zobaczymy, co nam się przyda. Materiał też możemy zrobić, okej. Jeden co prawda tylko, ale to nam pozwoli już zrobić w tym momencie carbon apron. Oprócz tego możemy sobie zrobić bandanę. No i jeden carbon cut. Okej. Podoba mi się to bardzo. Dobra, jak tutaj wygląda, to ma mało depa, więc jak nałożymy sobie takie coś na przykład zamiast tego, to się zmienia zdecydowanie wszystko. Super, bandana. Jakie to są obrażenia? Zostacie obrażenia jak patyk. Co to są za obrażenia? To jest dla mnie największa zagadka. Tak, możemy zostawić, okej. Geta, dobra. To zróbmy tak i tak. Chyba jest spoko. No musimy jeszcze zebrać sporo materiałów, ale na to przyjdzie jeszcze pora. Teraz nie musimy się w żadnym wypadku śpieszyć. Ważne, że już ten warsztat stoi i że możemy go już w jakiś sposób wykorzystać. Abym się jeszcze rozejrzał trochę po wyspie z jakimiś składnikami, czy nie leżą tutaj jakieś pierdółki, ale chyba ostatnio zebraliśmy. Co za tym idzie, teraz nic nie znajdziemy. Dlatego powolutku ruszamy już na miejsce. Ta muzyka, w sumie o tym wszedł ten player, to tak jakoś śmiesznie jest, bo ta muzyka jest kompletnie niedopasowana do tego, co się dzieje, ale okej, no dobra, jakoś to przeżyjemy.
Okej, okay. Tutaj mam przejście na drugą wyspę. Na drugą, na kolejną wyspę. Od razu zabiera gra. Wygląda jak coś naprawdę problematycznego. Ta pierwsza myśl, która weszła do mojej głowy, kiedy zacząłem ruiny pływające po morzu. Spójrz, Mamoru, nowa wyspa, wygląda jak las. To widzę. Zastanawiam się, jakim cudem tu przypłynęła. Poczułem delikatny wstrząs dzisiejszego ranka, więc myślę, że to mogło być wtedy. A, więc wtedy to się stało. Chyba to nie była tylko moja wyobraźnia. Ona ma małpkę w imieniu, więc zastanawiam się, czy są na tej wyspie małpki. Może, jeżeli wcześniej już nie zginęły. Bardziej, że nie umieją mówić jak na pewnej planecie. Planecie małp? Monkey Treehouse Village. Nigdy nie słyszałem o tej nazwie wcześniej. Co sądzisz, Haruto i doktorze Mamoru? Tak, ja też pierwszy raz o tym słyszę. Tak samo ja. Myślę, że nie było niczego podobnego w Mashiro City. Więc po raz pierwszy widzimy ruiny, które nie są związane z Mashiro City? Chyba tak. Ale w tym samym momencie to także pokazuje nam miejsca, które inne... inne miejsca, które zostały zniszczone z Mashiro City. Widzisz, Zen? To znaczy, że Yuma nie jest podejrzana. Te ruiny nie mają nic wspólnego z Mashiro City. Niekoniecznie. Nie ma dowodu na to, że grupa Mashiro nie jest w jakiś sposób zamieszana. Ej, słuchaj! Znaję, że to dalej może być możliwość. Zastanawiam się, co się działo w jej głowie. Czy ona wie coś o tym lesie, czy nie? Dawajcie luciska, chodźmy! Musimy znaleźć nowe materiały i przedmioty! Tak, i części maszyny też powinny być na tej wyspie. Wyruszajmy! O, fajnie, zrobiłeś fajną grę słowną. Dosyć zabawnej. Nie, to nie był żart. Proszę, przestań. Zawstydzasz mnie. Aha. Jeżeli wszyscy są gotowi, żeby pójść, chodźmy w stronę ruin. Tak. To nie jest wycieczka w parku, wiecie? Tam mogą być kreatury. W przeciwieństwie do wcześniejszego przypadku, nikt nie chciał sprawdzić ruin tym razem. Nikt nie wahał się przy sprawdzeniu ruin. I tak przecież wrócimy do życia. W ten sposób... uważam, że taka mentalność jest niebezpieczna i tylko jakby uśpi nasze zmysły. Okej? Okay. Oczywiście wyruszamy na drugą wyspę. Druga wyspa, zobaczymy, co na niej będzie. Ale tajemniczo. Ale ładnie. Ale ładnie tu jest. Monkey Treehouse Village. Okej. Możemy iść tylko do przodu. Coś tam chodziło, widzieliście jakiś bazyliszek. Zapach wiosennej i letniej trawy był niesiony przez wiatr. I świeży zapach drzew. Zapach natury przynosił wspomnienia. To jest był bardziej las niż ruiny. Labirynt zieleni rozwiewał się przed nami. Wow! Na górze są na drzewach są domki. Czy to są domki na drzewie? Right. Na to wygląda. Nigdy nie zdałem sobie sprawy, że dom na drzewie ma taką ciekawą strukturę. Come on now. To jest zdecydowanie normalny dom na drzewie. Właśnie sobie przypomniałam. Co? Znam to miejsce. Widziałam to w Hildebaran. Hildebaran? Masz na myśli program informacyjny, który... jest puszczane w południe? Yes. Tak, to miejsce było w epizodzie poświęconym takim resortom, takim miejscem wypoczynku na zewnątrz. Nie pamiętam szczegółów, ale to miał być jakiś popularny ośrodek w tym regionie. Ogromny domek na drzewie był zdecydowanie charakterystyczny, więc jestem tego pewna. Chyba to miejsce jest słynne. A dlaczego mielibyśmy tutaj znaleźć część maszyny? Zastanawiam się, czy to też jest stare miejsce pracy Haruto.
Mam jeden pomysł w głowie. Może to miejsce jest związane z... z kimś tutaj, jak Mashiro Garden Tower było związane ze mną. Czy ktoś kojarzy to miejsce? Co z tobą, Rinko? Nie, ja tylko widziałem je w telewizji. Nigdy tutaj nie byłam. Ktoś inny? Wszyscy spojrzeli na siebie, ale zostali cicho. Bez zaskoczeń. Osoba, która najbardziej zna to miejsce, jest cicho. Zakładając, że to miejsce jest związane z jednym z nas, dlaczego mielibyśmy tu znaleźć część maszyny? Nie wiem, ale... Ej, dajcie już spokój, Sarchika! Zostawi was z tyłu! Hey now. Ej, spokojnie, Sarchika. Uważaj, gdzie idziesz. Chodźmy. Nie chcemy, żeby Sarchika się zgubiła sama. Pokiwałem głową w odpowiedzi. Nagle zauważyłem, że moje palce drżą. Okej, mam tutaj jakąś jaszczurkę. Pluję! Co za cholerstwo? Aże szybka, widzicie, jak się szybko porusza? Ej, co jest? Nie drugimy jej. No, nieźle unika. Ona sprawdzi w jakąś pułapkę. Dobra, udało się ją zabić. Durnaliśmy ją. Wow, ale to jest dziwnie. Mam kolejną bramę, zostawmy ją na razie, bo jak otworzymy, to być może coś na nas wyskoczy. A tego na razie bym wolał uniknąć. Co tutaj mamy? To jest napisane, proszę nie wycinaj jaszczurzych ogonów. Okej, czyli jaszczurki mogą mieć cięte ogony. To jest pewnie taka mała wskazówka, w co trzeba uderzać. One uciekają, więc powinno dać się jakoś się bić w ten sposób. Tu mam kolejną bramę, na razie ją zostawiamy również. Co tutaj? Kolejna brama. Tu jaszczurka chyba była. Tak, jest jaszczurka. Wow, aż szybko zabiliśmy. Jeszcze nie za bardzo trochę ogarniam, kiedy mogę używać... Czy coś? Nie za bardzo ogarniam, kiedy mogę używać konkretnych rzeczy. W ogóle patrzcie, że to jest ekwipunek, taki czysty ekwipunek po prostu. To jest ciekawe. Oj. Cały czas je słyszę, teraz się trochę obawiam. Dobra, chyba to jest w miarę czysto. To możemy zamknąć na chwilę. Litery są wytarte przez... przez to, jakie są tutaj warunki w tym lesie. Okej. Słuchajcie, na chwilkę przerwka. Musimy zobaczyć co i jak, jeżeli chodzi o te rzeczy. Czy ktoś ich ten crafting zaczął rozwijać? Jakoś konkretniej? Item crafting. Nikt? Naprawdę? Nie, ona zaczęła. Ona potrzebuje więcej punktów. Dobra. Ona na pewno może być od tego. Jojojojoj. Ktoś jeszcze mógłby od tego być. To mógłby się jeszcze znać na craftingu. Zen by mi pasował na to działo, co by się znał na craftingu. Albo Haruto ewentualnie. Albo Rio niech się zna na craftingu. Item crafting. Dalej. Haruto nie ma żadnego punktu niestety. Naprawdę? Nie nabił levela? Zen Kubota? Zen. Kurde, zastanawiam się, która obrażenia jest struktura. Bo są te Pierce i są Slash. I nie wiem, czy która jest z nich to gałąź i ewentualny miecz. Nie da się tego, może da się to zobaczyć w tych poradnikach. Survival Guide. Facility Info, dobra, to jest, to nie jest aż takie ważne, nie na ten moment. Character Info, super. Research Info, System Guide. Toilet. Chodzi mi o ekwipunek? Nie, chodzi mi chyba o... Znajdziemy w ogóle coś takiego? Chodziłoby mi o zobaczenie czegoś związanego z... Może tutaj to będzie? Okej, są w ogóle... Okej. Bo tu jest napisane, że w ogóle, że dzieci nie mogą nosić niektórych rzeczy, nie?
Ale to nie jest jeszcze ta informacja, której ja szukałem. Chyba tego nie znajdę. Chyba będę musiał to po prostu sam jakoś wyłapać. No bo patrz, zaraz wam powiem, o co mi chodzi, ale na razie rozdajmy już to co trzeba. Open save. Ja, bo my tutaj rozwinęliśmy mu umiejętność? Nie rozwinęliśmy takiej umiejętności, okej. Art of Survival po prostu rozwijamy. Unii możemy dać cooking dalej. Nie zrobiłbym z każdego po prostu osoby walczącej, nie? Znaczy to i tak zrobię mimo wszystko. To jest taką siłą rzeczy trochę. Ale bym jakoś to urozmaicił trochę. Troszeczkę przynajmniej. Harvesting. Impulse State Net. Nie mamy jeszcze tych rzeczy za bardzo. Patrzcie, że ona przed otwieraniem safe ma na trzeci poziom aż do wbicia, a Zen ma na pierwszy tylko. Okej. Okay. Nie wiem, co jej można rozwinąć. Chyba te gotowanie jeszcze rozwinęło drugie osoby. Albo ewentualnie, dobra, może będę po prostu ją rozwijał w tym momencie. Niech będzie trochę silniejsza. Yuma będzie naszą kucharką drugą, na pewno. Możemy jej to rozwinąć, tak samo jak pani Minamo. Minamo nie ma wbitego levela i ona jeszcze jest. Ona by mogła sobie teraz podbić. Bo ja ją nie robiłem pod jakieś takie specjalne... A nie, ja zrobiłem trochę pod... Ja robiłem pod drugi rząd, pamiętacie? Outrange. Kiedy jest na back row. Dobra, zróbmy na razie jej po prostu reformer. Żeby też była do budowania bazy. Czy to już nie za dużo osób? Kurczę, miesza mi się to powoli. Raczej się można jakby zmienić potem ekwipunek, nie? Czy będzie się dało tak? Czy będzie się dało skilla jeszcze raz rozdać, o to by chodziło? Ja nacisnę tab. No chyba wszystko jest dobrze, tylko tak, mnie zostawia jedna rzecz. Co oznacza dany przycisk? Give. Nie da się jakiejś informacji o tym przedmiocie zdobyć? Teraz go wyrzuciliśmy w ogóle. Nie o to chodzi. No nie mam pojęcia, jak to sprawdzić. Mi się wydaje, że chwila, bo jest pierce, slash i coś jeszcze. To jest chyba, to są chyba obrażenia. A to jest child w ogóle napisane. To dla dzieci jest dobra. To jest dla dzieci dobra. Więc oni nie w pełni wykorzystali też potencjału tego, nie? Okej. Ile to ma ataków? A to ma 35 ataków z kolei, no to popatrzcie, jaka jest różnica. Te rzeczy, które znajdowaliśmy, a te, które zrobiliśmy, nawet jak one są obniżone, jak i bo są dla dzieci, to dalej są potężne. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Status, to nie będzie status, to nie będzie status. Co to będzie? Learn skill? Nie, chyba to nie znajdę po prostu. Będę musiał to jakoś może sobie doczytać. Ewentualnie. Nie zmieniaj go. Jest dobrze. Dobra, trudno. Wychodzimy stąd, jak z czasem stoimy, co mi źle. Dobra, tutaj mamy jakieś buciki. Zaraz zobaczymy, ile one mają. 4 defa. Jest całkiem spoko, możemy dać je Yumie. O, aha, chwila. To nam otwiera różne przejścia. To nam otwiera, które przejście? To przejście nam otwiera, okej. Okay. O, nie, na razie widzieliście, tam była jaszczurka, już nas szarżowała. Tylko wychyliliśmy nosek i już był przypał. To otwiera to przejście. Okej, okay, zaraz tam najwyżej pójdziemy. To na razie też zamknijmy. Sobie, z tej prostej przyczyny, moi drodzy, że zaraz sobie skontrolujemy to sami. Ja nie chcę dostosowywać się do środowiska, niech środowisko dostosuje się do nas. I tylko pytanie, wow. Tam jest kolejna jaszczurka. Udało się zaciupać. To jest wyjście do garażowej wyspy. A, my ten przyszliśmy? Okej. Okay.
Co tutaj? Tutaj mam kolejne przejście. Okej, udało się, coś nam wypadło, co to jest? Okej, to jest jakiś pazur. Ojej. Ojej, crack, to jest stara, to sterowanie mnie dobija. F3, hidden switch in small letters? Co znaczy F3? Hidden switch. Ukryte litery w mały... Nie rozumiem. To też podpowiedź? F3 to jest sekretna dźwignia? Ale ja nie mam ją aktywować, nie rozumiem z bardzo tego. Tutaj mam czysto. F3 to trzecie piętro? Idzie aż do piątego. Okej, w narzędziach farmerskich takie rzeczy były schowane. Narzędzie farmerskie, prawda, nie kojarzycie to z Zenem jeszcze? Zen już dobrze wie, że to jest z nim związane jakoś, bo sam powiedział, że jest cicho. Chyba, że chodzi o moją Yumę, ale wątpię. Entrance lock from outside, open SA entrance from inside. Aha, czyli southeast, południowo-wschodnie wejście jest zamknięte od dołu. Zamknięte od środka, musimy je otworzyć od środka, inaczej po prostu nie ruszy. Spoko, to też jest ważna informacja. Przyjdzie się ci piszczące jaszczurki. Czy coś jeszcze będzie? Czyli F3 to może nie chodzi o przycisk na klawiaturze, tylko chodzi o piętro. F3 prowadzi do tego właśnie wejścia, które da się otworzyć od środka. Okej. Czyli F3 no... ma ukryty przycisk i prowadzi jeszcze wejścia, no... F3 to jest ważne miejsce, jednym słowem. Okej, jest jaszczura. Okej, udało się odciąć ogon. O! Po prostu odcięliśmy ogon. Ona dalej żyje. Ale śmiesznie wygląda bez tego ogonka. Okej, ogon nam się pewnie przyda czegoś. Wejście jest poza zasięgiem. Przez to chcę tam wejść jeszcze bardziej, tak zawsze jest. Psychika ludzka, moi drodzy, psychika ludzka. Kim jest lucek? Okej, chyba mam wszystko. Tutaj jeszcze coś możemy zerknąć, tutaj. I zaraz będziemy otwierać te poszczególne przejścia powolutku i zobaczymy co nam z tego wyniknie. Tutaj możemy podejść kawałek, to jest połączenie tych dwóch przedmiotów, tych dwóch obszarów. Tu jest to, czy wszystko sprawdziliśmy? Chyba wszystko, możemy teraz pójść do tej górnej alei, gdzie mamy tyle różnych bram. Zobaczyć, czy możemy tam wejść do któregokolwiek z tych wejść, tu jest zamknięte. Okej, tu jest zamknięte również. To jest też zamknięte. Dobra, to wracamy się w takim wypadku do przycisków. I co to otwiera? To otwiera to przejście. I tylko to przejście. Chyba. Dobra, trzeba to jakiś sieci coś rzucić, cokolwiek tak naprawdę. To może być nawet... co to może nawet być? Może być pusta butelka. Więc... Okej, mamy jakąś dźwignię, mamy też przycisk i mamy znowu narzędzia. Jest tutaj dużo farmerskich narzędzi. Szkoda, że one są wszystkie wytarte. Okej, coś otworzyliśmy tam, otworzyliśmy dwa przejścia. Zobaczmy, czy tam przypadkiem nam nic nie wleci na chwilę, żeby nas zniszczyć. Uwaga, coś wypełzło z tych bram. Nie, chyba... Tak, jest jaszczurka, przynajmniej jedna. Tak. Wejście się otwiera tylko z którejś tam strony, czekajcie, bo jeżeli nie zarzucać się to od końca, więc nie ma klucza z zewnątrz. Czemu oni o tym wejściu cały czas piszą? To chyba jest naprawdę istotne. Aj, pudło. Nie chcę, żeby moje postacie znowu traciły. Okej, to jest bambus w ogóle. Okej, fajnie. Pick up. Obserwuj ścianę na piętrze trzecim. Jaką ścianę? Co oni z tym piętrem trzecim mają? Come on! Okej, dobra, wróćmy się. Teraz możemy tą butelkę w sumie zabrać. I sobie ją postawić na przykład tutaj.
Tam się już coś z tyłu otworzyło. Straszyłem. Ale patrzcie, jakie mam wrażenie, my już na combo zdejmujemy te jaszczurki. To jest super. Zostaw te drzwi otwarte, jeżeli chcesz przejść dalej. To groźba? Okej, jeszcze się otworzyło coś innego nam. Przejdźmy się tam od razu. Tutaj się otworzyło przejście, nie wiem, czy coś wypełzło. Jest extend machine. Ja sobie zamknę to, żeby nic nie wypełzło tu. Okej, od razu nas na extend machine, extend TV, przepraszam, extend machine przyniosło. Zobaczmy, co nam mają do powiedzenia. Hej dzieciaki, to czas na extend TV. Hej Shaw, ta rzecz w twojej głowie, w ręce. Czy to może być? Ehe, masz mnie. Znalazłem kolejną taśmę. To musi być Conquest Video, racja? To musi być. Tytuł to Gniew, część pierwsza. Przeniesienie się do country. Na wieś? Country to jest wieś? Czy zawsze mi się mieszało te słowa? Country i czytajcie? Tłumacz, żebyśmy mieli jasność, nie? Country. Do kraju, ale też wieś. Trochę chodzi o wieś. Dobra robota, Shaw. Sprawdźmy ten filmik. Nie miałeś na myśli, proszę, pozwól mi to obejrzeć, sir. Okej, czas włożyć taśmę. Jesteś gotowa, Mirai? Mirai jest gotowa. Tak, cokolwiek. Baranina jest gotowa. Co? Czas jeść trochę maton, to jest chyba koziłek, nie? Maton. Baranina, tak. Trzeba zjeść trochę baraniny, znaczy... Jak to przetłumaczyć, żeby teraz słowo miało sens? Trzeba zjeść trochę baraniny, znaczy... Odpalić tej filminy? No nie wiem, bo to chodzi w maton, baton, nie? Nie da się przetłumaczyć niektórych żartów. Przynajmniej jest to ciężkie. Dom dziadków Zena, Kuboty. Ojcze, matko, dziękuję, że nas przyjęłaś. Chłopcy, podziękujcie babci. Dziękujemy. Dziękujemy. O, nie musicie być tacy formalni, prawda, tato? Racja. Po prostu się rozroście. Ale ma wąsy, widzicie, te wąsiska. A jeżeli chcecie tutaj zostać, musicie pracować. Dołożyć swoją pracę na farmie. Może radzimy sobie dobrze, ale nie ma tutaj darmowych posiłków. Mogę pracować więcej, jeżeli nie będę musiał chodzić do szkoły. O, mój drogi, dziadek po prostu żartował. Będziemy szczęśliwi, jak pomożecie farmie choć trochę. O, tylko pomożemy. Uprawianie farmy wydaje się być znacznie lepsze niż szkoła. Nie sądzisz, starszy bracie? O, ty zawsze ciężko pracujesz. Zawsze, Zen. Aha. Jak bardzo można tak polegać. Tego się spodziewamy od chłopców Kubota. O, może wejdziemy do środka. Jedzenie jest gotowe. Możemy poświętować życie razem jako rodzina. Myślałem, czy byśmy sprawdzili? Jak idzie w pracy? Przyzwyczaiłeś się już? Tak, ja jestem dosyć zajęty dzięki tacie. Dziękujemy jeszcze raz za dostanie pracy, za załatwienie pracy na naszej dwójce. O, nie ma problemu, ani trochę. Miałem sporo. To nie był dla mnie żaden problem. Wynająłem trochę ziemi, żeby zbudować jakieś miejsce w Mashiro Resort w końcu. Mamo, tato, wy oboje pracujecie w Monkey Tree House Village, racja? Co wy tam robicie? O, robię różne rzeczy. Zarządzam wejściem i wyjściem klientów. Zarządzam finansami. I organizujemy też różne wydarzenia. Nie jestem pewien, czy Zen to zrozumie. Nie, ja nie rozumiem. Czy mogę tam pójść się pobawić? A, jasne, że możesz. Ale nie mów swoim przyjaciołom, okej? Okay? Zauważcie, że zawsze ta pierwsza część historii jest taka wesoła, jest taka radosna i jest taka, oj, coś złego się może stać, ale nie stanie się, macie pracować ciężko, ale nie musicie i tak dalej, a później wszystko idzie w dół, tak samo było u Haruto. Wygląda na to, że tym razem to wspomniała Zena, ale jestem, ulżyło mi.
Ale, bo tym razem to wygląda na jakieś ocieplające serduszko filmiki rodzinne. O, rozkleił się Sho. Ha? Przez to, przez jaką część filmu zacząłeś płakać? Pewnie przez to, że z jego. Nie, ale przestać płakać. O, łapie. No pewnie przypomniało ci o twojej rodzinie. Nie to. Po prostu trochę deszczu wpadł mi do oka. Ale nie pada. Idę wydmuchać nos. Więc ty to zamknij, Mirai. Nigdy widziałem asystenta, który zachowuje się tak... tak jak ty. Po prostu jak ty. Okej, zobaczymy się następnym razem. Pamiętajcie, dzieci. Illumi... jaśniejsza przyszłość? Na lustro! Pa, pa! Się posmarkał. Ale zamiar ból. Zamiar ból. Co tutaj mamy? Nie zatrzymuj dźwięku maszyny, jeżeli chcesz iść naprzód. Kurczę, ci zagadki są w tym miejscu. Ale możemy to chyba otworzyć. To nam cokolwiek otwiera? Wiecie, tu mamy zamknięte drzwi, ale to wiadomo dlaczego. Tu jeszcze mam zamknięte drzwi, ale tam już byliśmy. Tu jeszcze mam zamknięte drzwi i tu. Po moim nic się nie zmienia. Ale coś było. To się otworzyło? Chyba? To jest dungeon już, nie? Dobra, możemy to zamknąć, żeby to aktywować. Ale to jeszcze nie wszystko. To już sobie zrobimy na pewno w kolejnym odcinku. Potem będziemy za chwilę kończyć, ale ja bym tu jeszcze jedną rzecz zrobił, a mianowicie... jak otworzyć to? Jedyne coś, co nie mogliśmy otworzyć, chyba, ale nie, to jeszcze nie wszystko. Czekajcie, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. Wziąłbym jedną część z tego. I ja bym sobie tutaj wyrzucił. Okej, jakiś toporek mamy. Zamknijmy to na chwilkę. Co tutaj jest napisane? Tu jest napisane, natura w pełni niebezpieczna. Uważaj, żeby nie potknąć się o korzenie. Okej, mam toporek. I patrzcie, to jest jeszcze inny rodzaj obrażeń. Teraz pytanie, który jest który? Bo mam trzy rodzaje w sumie. Można było czymś się naostrzyć. To są obrażenia. Bo czekajcie, mamy... mogę odpalić swoje rzeczy tutaj. Mamy blunt, czyli takie obrażenia jakby obuchowe. Slash, czyli cięte. I pierce, czyli... Wtłumaczyliście mi to w komentarzach, jak to się nazywa. No ale pierce jest ogólnie przybijanie. Obrażenia przybijające. Slash to jest takie... cięcia są, a blunt to są takie obuchowe, więc jakbyśmy się wrócili do tego, to mogą być obrażenia obuchowe, to mogą być dźgane, a to mogą być cięcia. Czyli teraz jakbyśmy zaczęli sobie skille, to u niego nic nie rozwijaliśmy jeszcze. U niego też nic nie rozwijaliśmy. Tutaj pierce, obrażenie i slash obrażenia, ale myślę, że trzeba iść w jedno obrażenie, nie ma sensu iść w dwa, przynajmniej na start. On miał blunt obrażenia. Ona nie ma żadnych obrażeń, ale będzie mogła slash iść. Ona też, ona ma tylko pierce, ale też na razie jeszcze nie rozwijane. Ona ma blunt i też nie rozwijane. Ona nie ma żadnych obrażeń. No jest, a nie, chwila, ma, coś miała? Slash i pierce. Czyli jednym słowem można tylko Zenowi dać coś, co jest slash albo pierce. I Mamura można dać blunt, tak? To wszystko? Nikt więcej nie rozwijał nic? Nic, okej. Okay. Czyli on może tak naprawdę użyć ten toporek i będzie nawet lepiej sobie radził, przynajmniej powinien. Jako tako. Nie wiem, co oznaczają te kreski, te strzałki. Tak naprawdę. I tutaj nie ma Mamuro, ale Mamuro można by było dać równie dobrze, że dziecko, to jest dla dziecka najlepsze. To jest najgorsze. Najgorsze i lepsze, nie? Jak to się zmieniało? Ach, o to mi chodzi. Haruto Mamoru.
Otar możemy zrobić na ten moment. Dobra, 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 dobra. Myślę, że w tym momencie... Jeszcze możemy ich ubrać, niech sobie już noszą te rzeczy. W tym momencie będziemy chyba powoli kończyć odcinek. Zastanawiam się, czemu nie otworzy tego przejścia dole. To właśnie o to przejście chodziło. Nie mogę otworzyć jeszcze teraz, chwilę, a jakbym nacisnął jeszcze to. 96%, no brakuje mi tego, tutaj czegoś mi brakuje. Jestem bardzo ciekaw, jak to otworzyć. Bo tam, że no, guzika nie było w tamtym miejscu, nie? Jeszcze raz podejdźmy sobie. Ciekawe, czy to jest ten southeast wyjście. Ktoś potrzebuje do łazienki? Ojeju, Yuma potrzebuje do łazienki. Nie idziemy wracać na wyspę. Musimy dać jej butelkę. I trzeba było nakarmić chwilę. To co lubi? To jest pytanie. Tak? No to jest całkiem zasmakowało. I ona musi jeszcze raz do łazienki za chwilę pójść. Które wszyscy muszą iść. Potrzebujemy łazienki bardzo. Dobra, ale łazienki będziemy już szukać w kolejnym odcinku. Ja w tym momencie się z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Zapraszam was na grupkę, fanpage oraz na Twitcha. Trzy ważne media. Macie link tuż na dole w opisie. Więc kliknijcie, zerknijcie, zobaczcie, może się wam spodoba. No i cóż, w tym momencie się z wami żegnam. Miłego dnia, trzymajcie się ciepło. No i hej, pa, pa.